podczas naszego głosowania uprawnionych do głosów było 182 elektorów. Obecnych w chwili głosowania było 164 elektorów. Oddano ogółem głosy 164 i wszystkie te głosy były ważne. Wymagana większość głosów do wyboru prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wynosiła 83, to jest więcej niż połowa ważnych oddanych głosów. Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw polityki kadrowej i finansowej został wybrany przez Państwa profesor doktor habilitowany Jacek Popiel. Kandydat uzyskał 155 głosów. Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych został wybrany profesor doktor habilitowany Stanisław Kistryn. Kandydat uzyskał 148 głosów. Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw dydaktyki został wybrany profesor doktor habilitowany Andrzej Mania. Kandydat uzyskał 141 głosów. Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw rozwoju została wybrana pani profesor doktor habilitowany Maria Flis. Kandydatka uzyskała 111 głosów. Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum został wybrany profesor doktor habilitowany Piotr Leidler. Kandydat uzyskał 158 głosów. Nie poszedł do pierwszego bardzo podejrzliwego powodu.